W dużym gronie w naszej nowej placówce, w dniu, kiedy przyjmujemy w poczet przedszkolaków nasze najmłodsze pociechy, jest Państwa aż tak dużo. Dziękuję ślicznie, że przyszliście Państwo. I żeby nie przedłużać, bo i dzieci, i Państwo są zestresowane, oddaję im głos. Ojej, dużo dzieci, ojej, dużo rodziców, nie wiem, co się dzieje, nie zostało w szkole. Zapytajmy panią Zimę, po co tyle ludzi w naszej bajkowej krainie? Może przyszli popracować, albo z wichrem potancować? Zawołajmy wszyscy głośno, pani Zimo, pani Zimo! Pani Zimo! Pani Zimo! Witajcie dzieci, witajcie rodzice. Dziś wielkie święto, pasowanie na przedszkolaka. Jeśli krasnal wykona zadanie, przedszkolakiem się stanie. Powitajcie dzieci pięknie gości. To są... To są moje nóżki. To mój nosek, moje uszko, moje oczko i wesoła minka. A tu moja jest kłaniamy do zabawy. Pięknie dzieci powitały i zadanie wykonały. A co krasnoludki robią w lesie? Thank you.
powiedzcie, co w przedszkolu robią dzieci, kiedy śnieg pada i słonko świeci? Chodzić do przedszkola? Tak! To powiedzcie, co takiego robicie w przedszkolu i ile macie lat? Mam 3 dzieci opowiedziały. I następne zadanie wykonały. A czy dzieci zawsze dobry humor mają i się często uśmiechają? A czy dzieci są grzeczne w przedszkolu? Każdy grzeczny przedszkolak zna trzy magiczne słowa. Jakie to są słowa? Proszę. Zapraszamy dzieci w takim bądź razie do uroczystego ślubowania. Dzieci powtarzają głośno: my maluchy przyrzekamy. Proszę. Być dobrymi przedszkolakami, nie grymasić i nie szlochać, zawsze swoje panie kochać. Grzecznie bawić się i fikać, w mig zajadać z talerzyka. Nauczymy się dziękować i porządnie się zachować. Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami. I zapraszam do ślubowania rodziców. Proszę rodziców dzieci przystępujących do pasowania o powstanie i powtarzanie po każdym zdaniu słowa ślubuję. Proszę mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem. Ślubuję. Słuchać uważnie, o czym mówi. Ślubuję. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Ślubuję. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Ślubuję. Zachęcać dziecko do działań, które są dla niego trudne. Ślubuję. Przytulać go bardzo często. Ślubuję. Nie będę wyręczać swojego dziecka w tym, co umie. Ślubuję. I będę aktywnie uczestniczył w życiu przedszkola swojego dziecka. Dziękujemy ślicznie rodzicom. I teraz ja zapytam publiczności, czy krasnale pięknie się zaprezentowały i zadanie wykonały? W takim razie zawołajmy dobrą wróżkę, niech zamieni krasnoludki w super przedszkolaki. Właśnie! Zapraszamy bardzo panią dyrektor do uroczystego pasowania. Drodzy rodzice, nasze przedszkolaki świetnie się spisały. Jak państwo widzicie, bardzo ciężko pracowały.
No i przyszedł ten czas, kiedy będziemy ich pasować. Wszyscy gotowi? Tak.